Cześć, witajcie w nowym filmie. W życiu możesz zostać kimkolwiek zechcesz. Policjantem, nauczycielem, vlogerem czy opiekunem zwierząt. Ale na świecie jest też wiele niebezpiecznych zawodów, o których wiele osób nie zawsze myśli. Dzisiaj przedstawimy Wam 10 najbardziej niebezpiecznych zawodów na świecie. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. Spokojnie wybierasz się na wędkowanie z rodziną lub przyjaciółmi? To brzmi całkiem bezpiecznie, prawda? Jednak to zmienia się w momencie, gdy zaczynasz pracować jako rybak. Rybołówstwo komercyjne, czyli takie, które ma na celu zarabianie pieniędzy, jest uważane za jeden z najbardziej niebezpiecznych zawodów na świecie. Jest to zawód niebezpieczny, z którym wiąże się wiele zagrożeń. Dlatego lepiej nie wybierać się na ryby samemu, ale w grupie. Przypuśćmy, że wypadniesz za burtę lub coś pójdzie nie tak z twoją łodzią. Zawsze masz kolegów, którzy mogą ci pomóc. Jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc do wędkowania jest Alaska. Według amerykańskiego Instytutu Bezpieczeństwa w Pracy, rybacy na Alasce podejmują największe ryzyko ze wszystkich. Im więcej złowią, tym więcej dostaną wynagrodzenia. Pogoda na Alasce jest również bardzo nieprzewidywalna, więc rybacy mogą nagle stanąć w obliczu sztormu. Numer 9. Czy kiedykolwiek widzieliście ludzi myjących okna dużych budynków? Albo ludzi, którzy naprawiają wysokie mosty? Aby zostać takim konserwatorem, nie możesz mieć lęku wysokości. Chociaż większość mówi, że mycie okien jest bardzo bezpieczne, masz również sprzątanie i konserwację zabytków lub posągów, takich jak Chrystusa Odkupiciela, duży posąg Jezusa w Rio de Janeiro. Posąg ma około 30 metrów wysokości i waży aż około 40 ton. Sama głowa ma 4 metry długości. Do czyszczenia posągu zatrudniono około 10 osób. Ale zajęłoby im to miesiąc, aby wszystko znów wyglądało dobrze. Ci konserwatorzy zwisają aż 30 metrów nad ziemią i może to być dość przerażające, zwłaszcza jeśli jest silny wiatr. Numer 8. Dziennikarz może nie od razu przyjść do głowy, gdy myślisz o niebezpiecznych zawodach. Jednak dziennikarze są często w miejscach, gdzie jest niebezpiecznie. Pomyśl na przykład o strefach wojennych. W telewizji możesz nie widzieć wiele, ale nie wszystko jest tak proste, jak myślisz. Wszyscy dziennikarze starają się zrobić jak najlepsze zdjęcia lub filmy i są gotowi zrobić wiele, aby to osiągnąć. Istnieje wiele różnych typów dziennikarzy. Niektórzy są głęboko w dżungli, inni są w strefie wojny, relacjonując wydarzenia. Ale są też dziennikarze, którzy spotykają się z przestępcami, handlarzami narkotyków czy przemytnikami. Dziennikarze ci chcą potem zrobić odcinek o świecie, w którym pracują ci ludzie, ale oczywiście nie zawsze jest to pozbawione niebezpieczeństw. Czy chcielibyście zostać dziennikarzami? Dajcie znać w komentarzach. Numer 7. Czy ktoś kiedykolwiek powiedział Wam, że chce zostać dojarzem węży, gdy dorośnie? Ja też nigdy o tym nie słyszałem, ale to prawdziwy zawód. Ci ludzie często pracują w laboratoriach, ale są też przedsiębiorcy, którzy doją węże dla ich jadu. Ponieważ jest to niebezpieczny zawód i ponieważ jad węża jest wykorzystywany w medycynie, również płaci się duże pieniądze. Dojarze doją jad z węży, a na koniec prowadzą nad nim badania, aby znaleźć antidotum, które uratuje ludziom życie. Tak więc w tym przypadku pracuje się z jadowitymi wężami przez cały dzień, a jeśli węże czują, że są zagrożone, mogą też zawzięcie kąsać. Jest też wiele zasad, których tacy pracownicy muszą przestrzegać. Czy wiedzieliście, że taka praca istnieje? I czy chcielibyście zostać dojarzem węży? Numer 6. Kiedy spłukujesz toaletę, woda kończy w kanałach. A co jeśli kanalizacja się zatka? Te kanały również muszą być czyszczone i to też jest robione przez ludzi. Jest to prawdopodobnie najbrudniejsza praca na tej liście, ale ludzie w Bangladeszu, biednym kraju w Azji, wykonują tę pracę za około 5 dolarów dziennie. Jak widać, mężczyzna siedzi w studni i gołymi rękami wyciąga szlam i inne rzeczy, aby odetkać rurę. Ci pracownicy wchodzą bez sprzętu ochronnego i czasami są po same usta w studzienkach. Jest to oczywiście bardzo brudne i może być również bardzo niebezpieczne. W ten sposób mogą złapać wszelkiego rodzaju choroby i infekcje. Ponadto w niektórych okolicznościach muszą trzymać się rękami liny, aby uniknąć spłukania. Numer 5. Praca w zakładzie karnym wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami. Ale co jeśli pracujesz w zakładzie karnym o maksymalnym rygorze? Tam osadzeni są najtwardsi przestępcy, a ci ludzie często nie mają już nic do stracenia. Jako strażnik w takim więzieniu musisz zawsze z wyprzedzeniem ocenić, co zamierzają zrobić więźniowie. Nie możesz pozwolić więźniom na protesty. Muszą cię zawsze słuchać i robić to, co im się każe.
Ponadto wielu więźniów zawsze chce próbować ucieczki, więc musisz być bardzo czujny także na to. W godzinach pracy wykonujesz różne czynności. Możesz przeszukiwać cele w poszukiwaniu narkotyków lub broni, albo przeglądać pocztę, którą otrzymali więźniowie. Jednak wszystko to nie czyni cię popularnym wśród osadzonych, więc czasami może dojść do niebezpiecznych sytuacji. Jako strażnik musisz być zawsze czujny, aby zapobiec eskalacji sytuacji. Numer 4. Już widzę, jak się zastanawiasz. Nie ma już górników, prawda? Ale nie. Ci ludzie wciąż są w pobliżu. Nie umknęło twojej uwadze, że wiadomości o zawalonych lub zalanych kopalniach pojawiają się cały czas. Praca w kopalni nie jest więc pozbawiona ryzyka. Bezpieczne środowisko pracy kosztuje dużo pieniędzy i dużo czasu, więc górnicy pracują w niebezpiecznych warunkach. Innym częstym problemem, z którym borykają się górnicy, są czarne płuca. Nie jest to zaskakujące, ponieważ kiedy pracujesz pod ziemią w toksycznym środowisku przez długi czas, również to wdychasz. To szalone, ale od górnika oczekuje się, że zaakceptuje ryzyko związane z tą pracą, nawet jeśli będzie musiał zapłacić ostateczną cenę swoim życiem. Numer 3. W dawnych czasach jako drwal, aby ściąć drzewo, używało się siekier, ale obecnie jest to w większości przypadków wykonywane przez maszyny, a ludzie używają pił łańcuchowych. Oczywiście wymagana jest ostrożność, ponieważ zawsze jesteś w niebezpieczeństwie, jeśli drzewa spadną lub jeśli nie będziesz prawidłowo posługiwał się swoimi narzędziami. Ponadto, czasami jesteś na drzewie na wysokości 30 metrów. Gałęzie lub drzewa mogą spaść ci na głowę, jeśli nie jesteś ostrożny. Brzmi to zabawnie, ale jest zdecydowanie niebezpieczne, zwłaszcza jeśli nie przestrzegasz zasad bezpieczeństwa. Drwale muszą dokładnie przemyśleć, jak ściąć drzewa lub gałęzie. Jeśli nie piłuje się prawidłowo, to wypadek czeka za rogiem i może się to źle skończyć. Nie mówiąc już o obrażeniach, jakie może wyrządzić piła łańcuchowa, więc nie myślmy o tym. Zaletą jest to, że zawsze pracujesz na zewnątrz i jest to dobre dla twojego poziomu witaminy D. Numer 2. Właściwie to dość oczywiste, że zawód taki jak podwodny spawacz może być niebezpieczny. Tak więc istotne jest, aby kombinezon i narzędzia były odpowiednio sprawdzone. Jako podwodny spawacz masz ogromne znaczenie dla firm naftowych, które transportują ropę na ląd poprzez podwodne rurociągi. Naprawiają oni również konstrukcje budowlane, które znajdują się pod wodą. Jednak zawód taki jak ten nie przychodzi bez wyzwań. Trzeba mieć dobrą kondycję fizyczną i zawsze czuwać nad bezpieczeństwem swoim i swoich współpracowników. Ze względu na często mętną wodę, widoczność jest również bardzo słaba. Możesz również cierpieć na chorobę dekompresyjną lub uszkodzenia oczu. W niektórych miejscach po wodach pływają również rekiny. 1 na 20 podwodnych spawaczy twierdzi, że w pewnym momencie miał problem. Dlatego podwodny spawacz jest uważany za jeden z najbardziej niebezpiecznych zawodów na świecie. Numer 1. Co trzeba zrobić, aby wykonywać najbardziej niebezpieczny zawód w wojsku? Musisz być utalentowany, musisz dużo trenować i musisz być bardzo spostrzegawczy. Jeśli nie boisz się materiałów wybuchowych i eksplozji, to ten zawód jest naprawdę dla ciebie. Jednak zajmie ci to od 7 do 10 miesięcy ciężkich szkoleń i kursów, ale kiedy skończysz, będziesz jednym z najbardziej wartościowych ludzi w armii. Jeśli nie będziesz wystarczająco dobrze wyszkolony lub jeśli przeoczysz mały szczegół, możesz stracić życie w mgnieniu oka. Jaka jest twoja ulubiona praca? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli podobał ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.